Wraz z nadejściem wiosny i ładnej, słonecznej pogody obserwujemy ożywiony ruch wokół budowanego centrum Zastawem. Do tej pory ekipy budowlane pracowały głównie pod dachem i koncentrowały się na wykończeniu wnętrza. Teraz rozpoczęły się intensywne prace na zewnątrz budynku, związane z zagospodarowaniem terenu przy nowym obiekcie. W tej chwili budowane są zatoki parkingowe oraz fragmenty dróg dojazdowych, czyli elementy niezbędne do właściwego funkcjonowania nowej hali sportowej i basenu. Jak poinformował nas zastępca burmistrza miasta Jerzy Pawluczuk, w przyszłym tygodniu zostanie rozstrzygnięty przetarg na budowę nowoprojektowanej drogi, która zapewni dojazd do obiektu od strony ulicy Broniewskiego. Natomiast przetarg i przygotowanie dojazdu od strony ulicy 3 Maja, jak się dowiedzieliśmy, odbędzie się w późniejszym etapie.